To już pojedynek wagi ciężkiej w kampanii, która formalnie się jeszcze nie zaczęła. Donald Tusk próbuje dyskontować sukces marszu 4 czerwca i zapowiada podobne demonstracje w Polsce. Rządzący pod auspicjami Jarosława Kaczyńskiego w Hucie Stalowa Wola podpisują umowę z Solidarnością i otwierają drogę do emerytur stażowych. Dariusz Ociepa. Donald Tusk idzie za ciosem. Po marszu, który przeszedł ulicami Warszawy. To był ważny dzień w najnowszej historii Polski. Lider Platformy zaprasza na wiec. Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca na Plac Wolności. W najbliższych dniach Donald Tusk spotka się też z mieszkańcami Kłodzka, a następnie na wiecach we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Pogoda ładna, spacery na świeżym powietrzu są zdrowe, także czemu nie mają sobie pomaszerować? Platforma będzie robić wszystko, aby podtrzymać emocje po niedzielnym marszu. 4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło. Uważam, że dobrze się stało, żeśmy nie przemawiali. Gdybyśmy przemawiali, też stałoby się dobrze. Dyskusja na temat jednej listy wydaje się zamknięta. Platforma pracuje sama nad ułożeniem jak najlepszych list. Do naszych partnerów mogę powiedzieć tylko, i to już ostatni raz. Szkoda, że nie zdecydowaliście się. Trzymam naprawdę za was kciuki. Uważajcie na tych farbowanych listów, ponieważ są zdolni do wszystkiego. Politycy PiS już chwilę po niedzielnym marszu zapowiadali, że ich odpowiedzią będą konkretne propozycje programowe. Polska stoi dzisiaj przed wielką szansą. Dziś w Hucie Stalowa Wola podpisano porozumienia między rządem a Solidarnością. To historyczne wydarzenie, dlatego że po raz pierwszy od 1991 roku centrala związkowa podpisuje porozumienie z rządem i nie dotyczy to tylko spraw stricte jednej branży. W porozumieniu zapisano m.in. dodatkowe zabezpieczenia w prawie pracy dla związkowców, 600 zł miesięcznie dla pracowników domów pomocy społecznej i 900 zł nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Mamy do czynienia z jednorazową nagrodą, a nadal, powtórzę, płace nauczycieli oscylują na poziomie minimum lub niewiele powyżej tego minimum. Dzisiaj nawet związki zawodowe zostały przekabacone przez PiS, a pan Duda jest tego najlepszym przykładem. Porozumienie obejmuje też zaprzestanie wygaszania emerytur pomostowych. W tej sprawie ma powstać specjalna ustawa. O jeszcze innym, bardzo ważnym dla Solidarności rozwiązaniu emerytalnym mówił Jarosław Kaczyński. Efekt, który nawiązuje do tych pamiętnych wielkich wydarzeń z sierpnia 80 roku, bo otwarta została droga do emerytur stażowych. To nie jest droga prosta, ale ona została otwarta. Dzisiaj zostanie podpisana także umowa na dodatkowe 600 milionów złotych dla Huty Stalowa Wola. Kolejne propozycje PiS ma przedstawić jeszcze w tym miesiącu.